techniki, sposoby ćwiczenia. Wiele jest metod, które pozwalają nam codziennie doskonalić swoją komunikację. Ja dziś przedstawię Wam 3, które spowodują, że Wasza komunikacja stanie się lekka, łatwa i przyjemna. Nie tylko dla Was, ale i dla Waszych słuchaczy. Dzień dobry, jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie Was witam. Co takiego można zrobić ze swoją komunikacją, żeby po pierwsze ją polubić, po drugie, żeby polubili ją też nasi odbiorcy? Bo nie sztuką jest cieszyć się i radować, kiedy sami coś mówimy, ale sztuką jest, kiedy to się po prostu innym podoba, kiedy nasza komunikacja staje się efektywna, a więc jesteśmy w stanie zrealizować cele, które sobie założyliśmy. Mam dla Was dzisiaj 3 bardzo proste ćwiczenia, które możecie zrobić w domu o każdej porze i w każdym miejscu, a dzięki nim Wasza komunikacja stanie się lepsza. Pierwszym takim ćwiczeniem jest czytanie na głos. Wydawałoby się, że to bardzo prosta i może nawet trywialna rzecz, ale okazuje się, że wcale nie przychodzi nam to łatwo, zwłaszcza że w codziennych sytuacjach zawodowych, biznesowych czy nawet osobistych prawie w ogóle na głos nie czytamy. Jeżeli macie dzieci, to wtedy bardzo często pojawiają się sytuacje naturalne, kiedy dziecku można przeczytać bajkę, opowiadanie czy książkę. Kiedy tych dzieci nie macie, zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żebyście wzięli jakąkolwiek książkę, którą obecnie czytacie, albo taką, którą lubicie, i po prostu zaczęli ją czytać na głos. I tu możecie się zaśmiać, ale bardzo gorąco polecę Wam książkę jednak dla dzieci, ale też taką, którą czasami po kryjomu czytają sami dorośli. Tą książką jest Kubuś Puchatek. Dlaczego? Dlatego, że w przygodach Kubusia Puchatka mamy bardzo wielu bohaterów, którzy są tak charakterystyczni, że każdy z nich zupełnie inaczej się komunikuje. Od kłapouchego, który mówi powoli, niskim, ciężkim głosem, po szalonego, brykającego tygryska, którego wcale nie jest tak prosto naśladować, czy też małego, rozdygotanego prosiaczka. Drugim sposobem, który pozwala nam w codziennych sytuacjach doskonalić swoją komunikację, jest precyzyjne opowiadanie. Kiedy spotykacie się ze swoimi znajomymi albo z rodziną codziennie przy kolacji i opowiadacie sobie wzajemnie o tym, jak spędziliście dzień, zadbajcie o to, żeby ta wypowiedź była trochę bardziej profesjonalna. To znaczy, żebyście mówili ładnymi, pełnymi zdaniami, żebyście wyraźnie stawiali kropki, żebyście nie mówili hasłami, równoważnikami zdań czy skrótami myślowymi, tylko trochę tak, jakbyście chcieli opowiedzieć o tym komuś nieznanemu, jakbyście chcieli stworzyć pewną historię. Zadbajcie o to, żeby w tej opowieści pojawiło się dużo przymiotników, żeby ta opowieść była ciekawa, żeby ta opowieść naprawdę zainteresowała Waszego odbiorcę, a nie była tylko sposobnością do tego, aby wyrzucić z siebie emocje po całym dniu. Zobaczycie, że co prawda na początku będzie Wam trochę ciężko, ale potem takie opowiadanie zacznie Wam sprawiać przyjemność, a i opowieści staną się znacznie bardziej kwieciste. A przecież w biznesie liczy się opowiadanie, to jak przedstawiacie projekt, jak opowiadacie o tym, co na przykład robi Wasz zespół. Więc ćwiczcie się w opowieściach. I wreszcie trzeci sposób, trzecie ćwiczenie to śpiewanie. Przyznajcie się, każdy z nas ma taką sytuację, kiedy śpiewa. Czy to pod prysznicem, czy to prowadząc samochód, czy czasem odkurzając mieszkanie. Co śpiewać? To, co każdy ma ochotę i wcale nie musi to być pięknie, wcale nie musi być ładnie, wcale nie musi być dokładnie trafiając w nuty. W tym wypadku sami jesteśmy swoją widownią i sami będziemy siebie słuchać, w związku z tym nie musimy do tego przykładać wagi. Sam proces śpiewania wpływa niebywale korzystnie zarówno na nasze ciało, jak i na nasz głos i nasz umysł, który jest przecież niezbędnym elementem komunikowania. Śpiewanie pozwala udrożnić nam oddech, otwiera klatkę piersiową, pozwala, aby głos był pełny, lekko niski i znacznie przyjemniej i lżej brzmiący. Otwierają nam się rezonatory, otwiera nam się krtań, przez co po prostu łatwiej nam się mówi. Nasz głos po prostu staje się też lepiej słyszalny, a kiedy ćwiczymy takie śpiewanie w sposób dosyć regularny, wtedy nasz głos w naturalny sposób zacznie stawać się też głośniejszy. Nauczymy się bezwysiłkowej emisji głosu, ale pamiętajcie, tylko wtedy, kiedy będziemy śpiewać z radością, a nie przez przymus trafiania w konkretnych dźwięków. Mówię tutaj o takim bardzo rekreacyjnym i naprawdę w pełni przyjemnościowym śpiewaniu. Jeśli wasza rodzina czy domownicy nie mają nic przeciwko, śpiewajcie razem z nimi. To bardzo dobry początek dnia. Ale śpiewanie to jedno z najlepszych ćwiczeń na to, żeby poprawić naszą komunikację i poprawić sobie humor, żeby dzień, który zaczynamy, był po prostu dobry. Tego wam oczywiście życzę. Ćwiczcie komunikację, bo teraz już nie będzie wymówek, że nie macie jak i kiedy. Każdy może ją ćwiczyć, każdy znajdzie te kilkanaście minut dziennie, codziennie, aby zrobić coś dla swojej komunikacji. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Zachęcam was do zostawiania pytań i komentarzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.